Cześć. Dzisiaj w zupełnie niecodziennych, ale pięknych okolicznościach Obywatel Jones. Film Agnieszki Holland, który opowiada historię dziennikarza, który przez przypadek, właściwie tak moglibyśmy powiedzieć przez przypadek, zrobił wywiad z Adolfem Hitlerem. Historia dzieje się na początku lat 30. No i ten wywiad z Hitlerem robi z niego wielką dziennikarską gwiazdę. No i on postanawia jakby kontynuować tak, tą dobrą passę, postanawia napisać artykuł o tym, o wielkich przemianach w Związku Radzieckim. No i żeby ten artykuł był rzetelny, rzeczowy i porządny, postanawia wyjechać do Moskwy, żeby tam no, ustalić porządne źródła do artykułu, a tak naprawdę chce spotkać się ze Stalinem. No i oczywiście to jest spotkanie, doprowadzenie do którego no, trochę trwa. Efekt tego jest taki, że dziennikarz w międzyczasie trafia na Ukrainę. No i tam mamy początek lat 30., a tam wielki głód. No i w efekcie film, który miał być filmem o, tak nam się wydawało na początku, że będzie to film o jakimś dziennikarskim śledztwie, tak, o pisaniu właśnie tego artykułu, staje się filmem o klęsce głodu na Ukrainie, o tym, co spotkało Ukrainę na początku lat 30. Nagle staje się filmem bardzo trudnym, bardzo ciężkim, no i bardzo smutnym. Nie będę opowiadać poszczególnych scen, które no, robią mocne wrażenie, właśnie te sceny, które dzieją się na Ukrainie, bo to już zobaczycie sami. Co ciekawe, ciekawym elementem, taką fajną klamrą domykającą film jest ostatnia jakby część tego filmu, w której ten nasz dziennikarz, ten nasz Gareth Jones wraca do siebie, no i tam zaczyna opowiadać o tym, co widział na Ukrainie, bo oczywiście cały świat nie ma zielonego pojęcia, co się w tym momencie na Ukrainie dzieje, no i on zaczyna o tym opowiadać, no i tu dowiadujemy się w tym momencie, że na podstawie tej jego historii George Orwell napisał swoją książkę Folwark zwierzęcy. To jest ciekawy trop i wspominam o nim dlatego, że być może przy projekcji Obywatela Jonesa warto byłoby sięgnąć ze studentami po fragmenty tej książki, bo oczywiście przeczytanie całej książki Orwella na pewno byłoby bardzo trudne, musiałoby już dotyczyć studentów na wyższym poziomie, bo oczywiście chciałabym, żebyście czytali tę książkę ze studentami po polsku. Więc skoro nie cała książka, to być może jakiś fragment, który jakoś, no właśnie, moglibyśmy pokazać, w jaki sposób on wiąże się z filmem, w jaki sposób mamy tutaj to połączenie z filmem. To na pewno ważna rzecz, która byłaby warta pokazania w kontekście filmu Obywatel Jonesa Agnieszki Holland. Druga rzecz, na którą zwracam Waszą uwagę, to taki problem pokazywania no właśnie trudnej historii w filmie. Oczywiście filmy takie jak Obywatel Jones, które no, niewiele mają wspólnego z historią Polski, tak? Moglibyśmy powiedzieć, no w sumie po co to pokazywać. Oczywiście trzeba to pokazywać dlatego, że chcemy pokazać, że Polacy robią też wielkie światowe filmy. O tym zaraz powiem, o tym właśnie, na co zwrócić uwagę przy postaci Agnieszki Holland zasypuję. Ale bardzo proszę i bardzo zwracam Waszą uwagę na to, żebyście uważali, kogo macie na sali, kto jest Waszym widzem, kto ogląda z Wami film. To czasami, jeżeli chodzi o takie filmy związane z trudną historią właśnie różnych krajów, może stać się problemem, może spowodować na zajęciach no, trudne rozmowy, kontrowersyjne dyskusje. I teraz nie mówię, żebyśmy cenzurowali jakiekolwiek filmy. Bardzo zależy mi na tym, żeby właśnie każdy nauczyciel, każdy lektor, każdy wykładowca, który wykorzystuje filmy na zajęciach z języka polskiego jako obcego czy z kultury polskiej, żeby myślał o tym, o trudnych rzeczach, o kontrowersyjnych rzeczach, zanim puści film, tak? Bo kontrowersyjna dyskusja jest świetną dyskusją na zajęcia, dlatego że wtedy studenci naprawdę bardzo często się ożywiają i wtedy rzeczywiście zaczynają mówić w obcym języku. Natomiast my na tę kontrowersyjną dyskusję i na jej moderowanie musimy być po prostu przygotowani. Czyli w przypadku takiego filmu jak Obywatel Jones przygotujmy się trochę z historii, doczytajmy trochę o wielkim głodzie na Ukrainie, bo oczywiście wszyscy wiemy, co mamy wiedzieć, no ale pewnie zawsze warto sięgnąć do źródeł i
Takie filmy jak Obywatel Jones to świetny pretekst, aby zrobić zajęcia z odmiany obcych imion i nazwisk. Jeżeli chcemy robić zajęcia związane z odmianą imion obcych i obcych nazwisk, to oczywiście zacząć musimy od słownika ortograficznego. Ćwiczenia ćwiczeniami, one są na pewno bardzo ważne, ale nasi uczniowie, studenci muszą wiedzieć, gdzie znaleźć informacje na ten temat. No i teraz, jak wiemy doskonale, nie wszyscy młodzi ludzie potrafią korzystać ze słowników, więc dobrze im pokazać, gdzie w słowniku ortograficznym informacje o tym można znaleźć. I teraz zobaczcie, tutaj w słowniku ortograficznym mamy informacje po kolei o odmianie różnych nazwisk, różnego typu nazwisk obcych. Tak, tutaj mamy nazwiska niemieckie, nazwiska włoskie, nazwiska węgierskie i tak dalej. Mamy dokładnie odpisane, jeżeli nazwiska, jak są zakończone, w jaki sposób się wtedy odmieniają, w jaki sposób to zapisujemy, to koniecznie uczniom, studentom musimy pokazać. A jeżeli chodzi o ćwiczenia, jeżeli nie chcecie wymyślać własnych ćwiczeń, to bardzo serdecznie polecam Wam książkę Polska Półka Filmowa, krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego. I tutaj na stronie 58 w lekcji dotyczącej filmu Sezon na kaczki znajdziemy gotowe ćwiczenia dotyczące odmiany obcych imion i właśnie obcych nazwisk. Tutaj ćwiczenie czwarte dotyczy imion, a ćwiczenie piąte dotyczy obcych nazwisk. Widzicie, my już zrobiłyśmy te ćwiczenia za Was, więc możecie z nich skorzystać. No i aspekt realioznawczy. Jeżeli macie możliwość, przyjedźcie koniecznie na wycieczkę do Katowic i odwiedźcie budynek Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, w którym w tej chwili się znajdujemy. W tym budynku oraz na placu Sejmu Śląskiego, który znajduje się przed wejściem do budynku, były kręcone zdjęcia do Obywatela Jonesa i bardzo, bardzo wyraźnie te miejsca można w filmie rozpoznać. Ten hol, który widzicie, pojawia się w filmie kilkukrotnie. Pojawia się w nim także sala marmurowa, która znajduje się piętro wyżej, do której także jest stały dostęp i można ją obejrzeć. No i ostatnia rzecz, o której chcę Wam powiedzieć. Zwróćcie uwagę studentów bardzo wyraźnie na postać Agnieszki Holland, na osobę Agnieszki Holland. To jest kobieta wyjątkowa, dlatego, że jedna z niewielu kobiet polskich filmowców, która zrobiła wielką, wielką karierę i choćby z tego powodu należą jej się ogromne honory. To jest bardzo ciekawa reżyserka, dlatego że bardzo, jak wiecie zapewne, ona kręci filmy w Polsce, kręci filmy w Europie Środkowej, w Czechach, na Słowacji, zresztą ja właśnie jestem na Słowacji, stąd ten pomysł, żeby dzisiaj opowiedzieć Wam o filmie Holland. W Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Austrii jest bardzo znana, ponieważ kręci też filmy związane właśnie z historią tych krajów Europy Środkowej. Natomiast ona też, na pewno to wiecie, kręciła filmy w Hollywood. I te filmy hollywoodzkie to jest takie ciekawe kuriozum, dlatego że to są filmy, które bardzo wiele osób widziało. Kiedy rozmawiam z ludźmi, ze studentami, pytam, jakie znają filmy, to okazuje się, że znają oni te hollywoodzkie filmy Agnieszki Holland, natomiast nie mają zielonego pojęcia, że nakręciła je jakaś kobieta, jakaś Polka i w ogóle, że była to Agnieszka Holland. Takim filmem jest przecież Tajemniczy Ogród, który zna bardzo, bardzo wielu ludzi, zna bardzo, bardzo wielu widzów, no ale właśnie nikt nie wie, że nakręciła go Agnieszka Holland. No i teraz, żebyście mogli studentom, no nie wiem, wrzucić jakiś taki haczyk, tak? Bo studenci lubią efekt wow, tak? Ludzie, kiedy uczą się jakiejś obcej kultury, jakiegoś obcego języka, to efekt wow jest zawsze bardzo pożądany, że możemy powiedzieć, że o, ja się uczę takiego wyjątkowego języka i takiej wyjątkowej kultury. I tutaj zwróciłabym Waszą uwagę na to, a właściwie żebyście Wy zwrócili uwagę tym, których uczycie, że Agnieszka Holland była reżyserką kilku odcinków serialu House of Cards, tak? To serial bardzo znany, choć oczywiście ten świat seriali jest w tej chwili tak szybki i tak obszerny, że jest szansa, że za 3 lata o serialu House of Cards już nikt nie będzie pamiętał, no ale jeszcze ciągle wiemy, co to jest, jeszcze ciągle jest to serial popularny, więc warto zwrócić uwagę na tej współpracę z twórcami tego serialu. No i w związku z tym warto też podkreślić, warto też pokazywać studentom, że Agnieszka Holland jest reżyserką pierwszego polskiego serialu oryginalnego zrealizowanego na zlecenie Netflixa. To jest coś, co właśnie
Studentów jakoś tam ekscytuje, co umiejscawia im te polskie i tę polską kulturę w takim szerszym kontekście, w takim kontekście bardziej światowym. No oczywiście jeszcze wiele innych tropów, tak? Bo właśnie te filmy związane z Czechami, z historią Czech Agnieszki Holland, zresztą ona do Czech i do Słowacji ma ogromny sentyment, bo przecież studiowała w Czechosłowacji, studiowała w Pradze, studiowała w szkole FAMU, więc to jakby taka jej druga miłość, druga ojczyzna, te Czechy i Słowacja. Natomiast no właśnie dla współczesnej młodzieży, dla współczesnych młodych ludzi, w ogóle dla współczesnych ludzi, to, że ktoś współpracuje z Netflixem, to ważny trop. No i tutaj oczywiście polecam Waszej uwadze ten serial, który nakręciła Agnieszka Holland dla Netflixa, czyli serial 1983. To bardzo ciekawa pozycja, ciekawa pozycja serialowa. I tutaj może na przykład można obejrzeć ze studentami jeden odcinek na zajęciach i zaproponować im, żeby dalsze losy bohaterów serialu obejrzeli sami, żeby opisali nam na zadanie domowe te losy bohaterów, żeby napisali recenzję tego serialu, bo warto puszczać filmy, puszczać seriale studentom także po to, żeby namawiać ich jednocześnie do tego, żeby sięgali po polskich kinosach. No to chyba na tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.